Telewizja Master gościła na otwarciu wyremontowanej świetlicy w Niedźwiadce. Bardzo ważne wydarzenie dla tutejszej społeczności miejscowości Niedźwiadka, bo jest tutaj otwarcie uroczyste, poświęcenie kompletnie zmodernizowanego budynku wiejskiego świetlicy. Dla mnie jest to powód do dumy, a myślę, że dla mieszkańców powód do wielkiego zadowolenia. Mamy dzisiaj otwarcie świetlicy wiejskiej w Niedźwiadce, z czego bardzo się cieszymy, że w końcu doczekaliśmy się tego otwarcia, bo była świetlica, ale niestety nie była tak można było użytkować jak w tej chwili. Mamy wyremontowane, teraz będziemy mogli po prostu korzystać przez cały rok, bo do tej pory nie było ogrzewana. Także cieszymy się bardzo i dziękujemy władzom po prostu, że mogliśmy w końcu swoje marzenia spełnić. Teraz będziemy mieć ciepło przede wszystkim, jasno. No i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli w końcu w pełni korzystać z naszej świetlicy. Zbliża się okres komunijny. Ja mam córkę, także ja jako pierwsza skorzystam. I będziemy robić komunię, będziemy robić imprezy takie jak sylwestry, ostatki. Jest to inwestycja, która była finansowana ze środków rządowych, z Polskiego Ładu. Cieszymy się wszyscy razem z mieszkańcami, że skończyliśmy tę inwestycję, że będą mieszkańcy mogli się tu spotykać. Tu będą się odbywały różne uroczystości rodzinne, ale także też i będzie funkcjonowało koło gospodyń wiejskich. I niech służy ta inwestycja jak najdłużej. My się dzisiaj bardzo z mieszkańcami cieszymy. Przed nami kolejne takie uroczystości.